Witam was serdecznie. Okej. Okay. Poeta w opałach. Zróbmy to. I tutaj... No to jedziemy. Nie. Tu. To jest kolejna misja główna. No kociaczkuś, nie denerwuj się. Już widzę, jak podcast wyjdzie. A, wyjdzie stąd, tędy. Mam też jakieś wyścigi jeszcze z płotką. Tempo! Widzę, że wszystko gotowe. Pewno. Jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę, choćby wysłali cały oddział. I wiesz, ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. I nie, żebym nie chciał natłuc trochę tych świętojerbliwców. Tylko nie rozumiem, dlaczego, skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić jaskrę. To byłoby zbyt podejrzane. Plan zasadzki jest prostszy. Plan z zasadzką jest prostszy. Menge zaplanował już przeniesienie jaskra do Oxenfurtu. Niech Dudu pod postacią Mengego wyda rozkaz. Bo wypuszczenie jaskra musiałby jakoś wyjaśnić. A my nie chcemy wzbudzać podejrzeń. Och, może i racja. Priscilla, co ty tu robisz? Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego grajka, chyba że mu... A kurwa, ale bym zrymował Geralt. Ale przydatnie nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy. Jak mój burek, kiedy dostał skrętu kiszek. To nie miejsce dla niej. Nie mam zamiaru tłumaczyć się przed jaskrem, jeśli coś jej się stanie. Dokładnie. Przypominam ci, że to jaskra musisz teraz wyciągać z kłopotów, nie mnie. Ja umiem o siebie zadbać. No dobrze, ale pamiętaj. Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w gwinta. Okej, zagrajmy. Tak, zagrajmy. Jestem ciekawy, czy ona mi też da kartę. Mogę Cyrille dać. Mogę ciebie dać. Już mam liczbę kart. Spróbujemy raz z tą talią. Płotkę mamy też, jeśli chodzi o Cyrille. A dowódca. Bierze 3 losowe karty deszcz. Mam tylko jednego śpiega. Same dyszki potem. A wiecie co, może raz zagram. Lewny deszcz. Tu też jedne tylko, jedne po jednym. Tutaj są 3. A spróbujemy. O proszę, mam tutaj 3 już.
No niech będzie. Jeden kartę więcej. Przylecki. Okej. Znowu Szeleckich. Ciebie zostawię na później. A spróbujemy, zobaczymy. Chłopiny wziął. To damy Ciri i Płatka przyjdzie jeszcze. Co on zrobi? Dychę. Też. Ach, tylko jedynkę mam. A dupa. Plenum. Wiesz co? Wychlustaj się. Zobaczymy, co on teraz zrobi. Ja, jest 5 tylko różnica. Okej. Dobrze. No i co on zrobi? No i spasował. Ja też teraz spasuję. No i on pas. A ja nie dostaję też jedną dodatkową kartę, faktycznie. Ale wygrałem jeszcze. Długi pomysł. Sama chciałaś grać. Jadą! Jadą już! Miścilla, zostań tutaj. Ojejkuś. Ratunku! Jaskier. Jaskier, zarazą. Dobrze. Tędy trzeba będzie poszukać śladów. Odciski są wyraźne. Koń był przeciążony.
Musiałam se kaszląć. O Jezus. Oj. To zbili? Wolniej. Tu. Ojejkuś. Ruszę się, potka. Ślady kopyt. Wiedźmin, jakem żyw. Przejeżdżał tędy ktoś? Dwóch mężczyzn, jeden przewieszony przez siodło. A tak, ino śmignęło. Tam na lewo odbił. Ale głowę bym dał, że to jakąś babę wiózł, bo taki pisk i wrzask. Hejże! Dobrze, tutaj w lewo. Wygląda na to, że koń zaczął kuleć. Przesiężony koń. A co niby miałem zrobić? Odrąbać mu nogi w kolanach? Przecież nawet nie wiem, czego chciałem. Myślisz, że ktoś puścił farbę? Jeśli pindol z... Ej ty! Co tu się wyrabia? Zareglowany. Jasne. Ale co dalej? O co chodzi? To ja się pytam, o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? No był. Cały czas gadał. To na pewno Jaskier. Łowca zabarykadował się od środka? Jest jakieś inne wyjście? No niby jest. Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. No dobra, tu masz klucz. Wchodzi się przez klapę na tyłach. Dzięki. Dzięki. Proszę, jest i klapa. O kurczę. Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? Nie będziesz próbować żadnych sztuczek po drodze? Wiesz, że w każdej chwili mogę ci skręcić kartkę, a skręć kartkę. Tak, ale wiem, że nikt tego nie zrobi. Za mojego trupa ci nie zapłacę, ale za drugiego, jak mówiłem, 100 sztab złota. 100 sztab złota, ani jednej mniej, ani jednej więcej. Jakem Julian Alfred Pankratz i hrabia de Legenhove. No dobrze. Hrabia, przecież jaskier cię wołają. To dla niepoczytania. Nie będę się przecież każdemu zaprytemu ordynusowi przedstawiać. Gdzieś, jak się idzie do góry? A tutaj. Podjąłeś bardzo mądrą decyzję. Powiem ci więcej. Dziś jesteś sierżantem, ale jutro... Cicho! To, nie, nie! Starczy, co to dobrego. Oj. Zakrwawił się. Jak tam jaskiem? Musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Mhm. Ej,
Cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Pryszcilla, co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Ja, skierdzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Dokładnie, do konkretów. Ja myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja nie wiem, gdzie ona jest. Kiedy widziałeś ją ostatni raz? Byliśmy na Wyspie Świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z Kurwiela. Okej, okay, historia Ciri. Bracie Suke! Bracie, zapłacisz za to! Nie nasza sprawa! Zamknęli wszystkie bramy! Musimy uciekać i skakuj na konia! Dobrze, dobrze, biegnij Ciri. Kurde. O kurde. Dawaj, kurwa. O kurcze. Oj. Uciekamy, uciekamy! Musimy zostawić tu konie, ale już niedaleko! Ja nawet nie miałem konia. Proszę. Na plac biegnę! Za nimi! Straż! Straż! Przeteleportowałaś się. Już dziki Gon wiedział, gdzie ona jest. Zaraza! Pojmać tego człowieka! Ach, co to była za przygoda? W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. Tylko to cię obchodzi, że powstaną z tego pieśni? Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Ciri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Jakie chodzi pudełeczko? To? A to mieliśmy, Jakby się zepsuło. Zabrałeś je Skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to Skurwiel pewnie ostro się wściekł. Ani już nie żyje. Ciri mówiła, co to jest?
I dlaczego poszła z tym do Skurwiela? Poszła do Skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a Skurwiel dostęp do czarodziejów. Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Jakie klątwy? Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły? Cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? Nie, były po elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. Szło tak. Wafel Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenate, Bundro Itne Iachus. Nic mi to nie mówi. No, mnie tym bardziej. Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię. Rozmawiałem z baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Skellige. No, Skellige. Dobra, kończcie te pogaduszki. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskrem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwi i rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. No i git. Jaskier uratowany. Gratulacje, możesz rozpocząć przygodę z dodatku krew i wino. Zadanie, które dotąd się zostało zamienione na zadanie, które rozpoczyna dodatek. Sugeruję jednak, abyś rozpoczął nową przygodę tylko wówczas, jeżeli twoja postać osiągnie już poziom 34. No, 34. Ale po co mu to? Tego... Bo my... chcieliśmy... tego, no... podziękować. I tutaj mamy... taki mały podarek. Portret hierarchy. Jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko... nie mów, skąd go wziąłeś, dobrze? Dobrze. Bywaj. Okej. Okay. Dziwne. Poselstwo z krainy wina. My to nie zrobimy. Bo to jest... to jest to serce z kamienia, to jest krew i wino. Mamy 22 poziom. O, mam jeszcze kabaret. Okej. Zlecenie winimińskie, mam zlecenie. Poszukiwania mamy też jeszcze trochę. Mamy kota 1. Wilka. Gryfa już chyba wszystko mam. Niedźwiedzia jeszcze. Mamy żmi. No nic. W następnym odcinku zrobimy jeszcze inne rzeczy, a jak teraz mam jeszcze trochę czasu. O, opadamy te. Zróbmy to. Wiem, że to jest trochę z kamienia, ale... O, w ogóle mamy też jakąś nową misję tutaj. A, może to jest z krew i wina. Kupmy pies ciebie. Jak mamy też 20. Panie. Mam jeden punkt i możemy coś rozblokować. A co byśmy
mogli jeszcze odblokować tutaj. Po pierwsze, możemy ciebie dać. A mnie akurat nic nie interesuje. Większą moc Igni. Większą moc Kwent. I 3 punkty muszę wykorzystać. 10 po nim obrażam w atakującego. Okej. Pozwala poszymasz aktywną tarczę, ale jej użycie i wykona ataki z używaniem wytrzymałość. A nie przeciwnik w zasięgu 10 spowalnia ich. Spowalnia ich? Niższe pociski przelatujące przez obszar. Okej, okay, art. Szansa na powolenie zmniejsza. O, no muszę akurat tutaj coś zrobić. Te akurat mi się tak średnio podobają. Te alternatywne. Wydłuża czas trwania. Może być dobre na upiora. Muszę to wydać. Okej. Okay. Tutaj też nic. Otwar. Możemy ciebie. Ciebie. Ciebie jeszcze nie chcę, bo to jest ulepszone też. Petardy. Mamy. Plus 10. To dobrze jest. Okej. I postać. Damy 10. Ciebie. Proszę, plus 40%. A ciebie nie mogę, bo jest 1 z 3. 0 z 3. Dobrze. Opuszczone miejsce. O kurde no. Ja was zrobię. Nie wiem, czy przyszedł tutaj umrzeć. Okej. Dobrze. No i tylko ty. Mamy cię. Ładnie. Dobrze. O. Jakieś rozkazy.
kupiec. Zapraszam do mojego warsztatu. Solidna robota i... Pokaż mi twoje towary. Pokaż mi swoje towary. Ma trochę. Jeszcze ciebie wezmę. Okej, ty masz dużo siana. O kurde, to nawet nie mogę. Plus 122. Level 35. No już to nie ma siana. Tak to jest. Innym udało też sprzedam jeszcze ciebie. Nie ma siana. Okej. Okay. Bywaj. Bywaj. A tłuczacz myśliwy, żołnierz i śpieg. No tutaj to jest wszystko jeszcze tak nie dla mnie. Ja nie wiem, co będzie tutaj po 30 albo nic. Nie wiem, czy to na początku nie oleje tych wszystkich. Z drugiej strony dam radę to ogarnąć, ale... No nie wiem. Dobrze, na tym jak na razie zakończ ten odcinek. W następnym śmigamy oczywiście dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia.